dzisiaj kilka słów na temat zimowej uprawy pomidorów. To są pomidory, które wysiałem tutaj na przełomie października i listopada do małych pojemników. Następnie przepikowałem je i ponieważ ilość światła w tych miesiącach zimowych jest bardzo mała, musiałem zainstalować tutaj oświetlenie. Służy mi do tego świetlówka o mocy 8 W. Podczas wzrostu były dwukrotnie nawożone biohumusem, a ponieważ te roślinki są już duże, będę je dzisiaj przesadzał do skrzynki. Na początku może kilka słów na temat tego, gdzie te pomidory będą rosnąć. Otóż jeśli będziemy je uprawiać w skrzynce, w pomieszczeniu, to musi być to koniecznie miejsce dobrze oświetlone. Najlepiej zainstalować również dodatkowe oświetlenie, ponieważ ilość światła w półroczu zimowym jest niewielka i może być niewystarczająca dla naszych roślin. Kolejną ważną rzeczą jest odpowiednio przygotowane podłoże. Ktoś może się zastanowić, dlaczego zastosowałem tutaj tak małą ilość ziemi, taką małą skrzynkę. Otóż to podłoże, które tutaj mam, jest przygotowane w następujący sposób. Na dole, około 1 cm od dna pojemnika, jest warstwa gruboziarnistego piasku, który nam zapewni drenaż i po prostu nadmiar wody, który będzie występował podczas podlewania, będzie mógł odpłynąć z pojemnika i przez otwory będzie wypływał do podstawki. Następną warstwą, mniej więcej do połowy wysokości skrzynki, jest pomieszana ziemia ogrodnicza, uniwersalna, z granulowanym obornikiem. I przygotowuje się to w następujący sposób. Mieszamy sobie odmierzoną ilość ziemi z odpowiednią ilością obornika. Mieszamy i zostawiamy to na jakieś 2-3 tygodnie, żeby to się ten obornik granulowany się mógł rozłożyć w tej ziemi, rozpuścić. I tą mieszankę umieszczamy w pojemniku. Następnie napełniamy pojemnik do końca już ziemią ogrodniczą. Najlepiej, żeby to była ziemia do uprawy warzyw. I taką skrzynkę sobie odstawiamy jeszcze dodatkowo na około miesiąc w cienistym miejscu. I pilnujemy, żeby tam było cały czas wilgotno, żeby to podłoże się odpowiednio przygotowało. Żebyśmy nie mieli później też w pomieszczeniu nieprzyjemnego zapachu związanego z obornikiem. Dzięki temu, że mam tutaj dużą ilość obornika w tej dolnej warstwie podłoża, możemy tutaj posadzić więcej roślin. One będą pobierały substancje odżywcze z tego obornika i właściwie nie jest im potrzebny duży system korzeniowy, ponieważ mają to wszystko skoncentrowane i będą pobierały po prostu tyle, ile będą potrzebowały. Będziemy jeszcze uzupełniać ilość składników pokarmowych w trakcie uprawy. Przed samym sadzeniem musimy przynieść tą skrzynkę do pomieszczenia. Najlepiej to zrobić trochę wcześniej, niż będziemy sadzić, żeby ziemia, która była na zewnątrz, mogła się ogrzać, żeby nie wywierała ujemnego wpływu na korzenie. Do sadzenia wybieramy rośliny najlepsze, najlepiej wyrośnięte, bez jakichś wad. Tak jak tutaj widać, na przykład mamy skrzywienie łodygi. To jest niekorzystne, będzie nam później to utrudniało sadzenie i pielęgnację. A także nie wybieramy takich roślinek, jak na przykład tutaj mamy. Jest mała, niewyrośnięta. Będzie jej trudno wytrzymać konkurencję ze strony innych roślin, które będą razem z nią rosły i po prostu mogą ją wtedy zagłuszyć. Lepiej, żeby wszystkie były wyrośnięte i mniej więcej w jednej wielkości.
Mamy tutaj trzy odmiany, które będą rosły w tej skrzynce. To jest maskotka, żółty koktajlowy i czerwony koktajlowy. Mam tu jeszcze dwie odmiany, malinowy warszawski i malinowy ożarowski, ale one będą rosły w większym pojemniku i w większej rozstawie. W tym pojemniku jest miejsce dla czterech roślin. Zatem przechodzimy do sadzenia. Zacznę od odmiany maskotka. Chcę ją posadzić na środku. Wyciągamy je z doniczek tak, żeby w miarę możliwości nie uszkodzić systemu korzeniowego. Przygotowujemy otwór. Zagłębienie w naszym podłożu. I wsadzamy mniej więcej na takiej głębokości, jak rósł poprzednio. I tak samo z pozostałymi. Tego akurat posadzę po drugiej stronie. I tutaj właśnie mamy tego wadliwego pomidora, więc go usuwamy. On jest niepotrzebny. A dwa w jednym miejscu nawet by były niewskazane, bo by miały ciasno. I warto sobie też zaznaczyć, co gdzie rośnie, żeby się później nie mylić. Teraz wyrównujemy podłoże. I jeśli ziemia jest sucha, to teraz możemy ją podlać. Ale tutaj nie jest to konieczne, ponieważ jest dość wilgotna. Po posadzeniu roślin montujemy oświetlenie. Następnie nastawiamy programator na 14 do 16 godzin na dobę. Może to być na przykład, tak jak ja ustawiłem, od godziny 6 do 21. Teraz dobrze jest ustawić tutaj białe kartki papieru, które będą odbijały światło z powrotem do pomidorów.